Jak tam czujecie się po kolokwium, pseudokolokwium, bo to takie kolokwium jak nie kolokwium. Ciekawa jestem odczuć. Wiem, że dużo różnych problemów tam bywało. Co więcej, większe jeszcze problemy będą ze sprawdzeniem tego. Na razie przeglądałam tak bardzo pobieżnie. I tylko pytania zamknięte, bo mimo iż to jest test, to ciężko się to sprawdza, bo trzeba i tak sprawdzić, moim zdaniem. Ale czy jakieś takie uwagi, nie wiem, konstruktywne macie może? No to ja bardzo chętnie, nie wiem, usłyszę, zobaczę te wasze uwagi. Niestety nie da się tego zmienić, co było, ale może coś wymyślimy innego, inaczej, jakoś. A no, z tym przesyłaniem odpowiedzi to w zasadzie, no to podobno to klik, klik i już, tak? Tak, bo ja przeglądałam te pytania i wasze odpowiedzi i niektóre były takie, no to nie wiem, no nie przewidziałam, skoro w pytaniu mieliście wyraźnie punkt i mieliście wyraźnie wektor napisany przeze mnie. No czyli jak to pisać, to było przypomniane, bo ja oczywiście, że na zajęciach to było, ale tak czy siak było to przypomniane wszystko. A tu nagle okazało się, że no punkt jak punkt, ale wektor pisaliście w zupełnie innej formie. No i szczerze, to ja się sporo zastanawiałam, czy w ogóle taką formę uznawać. I uznałam, że tak. Będzie można zobaczyć, ale to dopiero po sprawdzeniu, tak? Jak już wszystko będzie. No bo tak, to nie ma co, to się jeszcze dzieje, także nie ma co podglądać. No i co? No tak też jak ja tam uważam, że no, nie jestem w stanie przyjąć wszystkich możliwych poprawnych zapisów odpowiedzi, bo na przykład spacje dodaliście, albo dwie spacje, no to system, to jest bardzo uproszczony system, tak? Wiekam stoi na modlu, więc on nie przewiduje tak jak, nie wiem, wyszukiwarka w jakimś programie, szuka słowa i uwzględniaj spację, nie uwzględniaj spacji i tak dalej, wielka, mała litera, wszystko musi być uwzględnione. No zawsze mogę powiedzieć, no trudno. Napisaliście z małej litery, zdanie się zaczyna z dużej, jest błąd, jest źle. Ale matematycznie, no to tam wielkiego błędu raczej nie ma, więc, no więc teraz pozostało mi takie właśnie rzeczy zrobić. Oczywiście, no, obie z panią doktor Patrycką jeszcze musimy sprawdzić te pytania otwarte, no także będziemy miały co robić na najbliższe dni. Nie, istnieje dokładnie jedna też było, tylko czasami uwzględniłam taką odpowiedź, a czasami napisałam tylko istnieje jako możliwa odpowiedź, no i teraz sobie poprawiam w tych pytaniach. Także tutaj wiecie, no
Tutaj no nie przewidzę, że akurat w tym pytaniu piszecie istnieje. Jest dokładnie jedna. Niektórzy pisali istnieje jedna, co też jest przecież prawidłową odpowiedzią. Więc ja to sobie przeglądam. Natomiast no, idąc tym tropem dalej, to w zasadzie powinnam obcinać punkty i to nie jakąś tam część punktów, ale dużo punktów za zadanie, jeśli ktoś pisał coś, co nie ma związku, nie wiem, z jakimś błędem polonistycznym czy literówką. Tylko pisze ktoś, że funkcja uwikłana, o, ja wam napiszę to już po prostu, ach, to już było po prostu straszne, ale to się zdarzało. Mieliśmy całą teorię, tak, wszystko uzupełnianki, więc no, nawet zdarzało się, że ktoś tam pisał, nie wiem, był punkt sobie 2, 3, o, no, jakieś takie dziwne opóźnienia w pisaniu, ale widać, że tak już musi być. No i tam, nie wiem, f od 2, 3 równa się 0 i tak dalej, już wyszło, że istnieje funkcja zmiennej x uwikłana równaniem, że ta funkcja w punkcie 2 ma wartość 3, o tutaj niektórzy mieli problem, że jeżeli funkcja zmiennej na przykład y, o, gdyby była taka sytuacja, to niektórzy pisali tak samo f od 2 równa się 3, no jak, no gdzie, przecież y to jest 100. To jest argument, tak? No właśnie, czyli tutaj trzeba na pewno odwrotnie. F od 3 równa się 2. No ale kontynuując, na koniec, no to było napisane, była pierwsza pochodna napisana, no pierwsza pochodna była równa 0, była druga pochodna obliczona prawidłowo, nieprawidłowo, ale była. Po czym ktoś pisał, że funkcja f, nawet się zgadzało, małe f, nieduże f, ma w punkcie. I nie dwa, gdzie tutaj jest zawsze argumentem dwójka, 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 tylko co nagle w punkcie 2, 3 coś tam ma. No, to za to powinniśmy, nie wiem, połowę punktów co najmniej zadania odejmować, tak? Także gdybym tutaj tak mogła, to bym to zaprogramowała, no ale tak w modlu się nie da, że jak ktoś mi tutaj poda niewłaściwy punkt, to kasuje wszystko, co było do tej pory. No bo jaki to ma sens? Jak to się ma? Jak ta funkcja w tym punkcie coś może mieć? Powiedzcie mi. No nie kasuje. Nie kasuje, ale to jest coś, co najbardziej właśnie no, powinno was zaboleć, bo to sprawia, że te zapisy z tymi zapisami gryzą się. No totalnie sprzeczność wychodzi. Tak? No dobra, to zwróćcie na to uwagę, bo kiedy się nie spotkamy i w jakiej formie ten egzamin nie będzie przeprowadzony, to do tego pytania i tak wrócimy. Na razie nie ma zgody na zaliczanie przez internet, także zwróćcie na to uwagę, że to, co my robimy, to są takie takie teściki, takie niby kolokwium, a które traktujemy jako jakiś kawałek taki, no, który zalicza powiedzmy część przedmiotu, a nie przedmiot, tak? Nie możemy na razie oficjalnie zaliczyć przedmiotu przez internet. Pewnie niektórzy tak to robią, ale oficjalnej zgody i zarządzania nadal na to nie ma. Nie wiadomo jeszcze, nie, nic, 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 ponieważ nie wolno absolutnie przeprowadzać egzaminów przez internet i tak dalej. No dobra, trochę się rozgadałam, ale no, tak pomyślałam, że jak już się może nie widzimy, też trudno powiedzieć, czy słyszymy, no ale prawie. To wam powiem tutaj, tak, o takich moich spostrzeżeniach szybkich. No i właśnie postanowiłam sprawdzać, tak jak pan Jakub, nie wiem, za co miał tam podniesione to te ileś tam jakąś część, no to jak ktoś napisał, nie istnieje, tylko istnieje, no rozumiem, że tam, pewnie nie pan, że to była jakaś literówka. Postanowiłam dodawać za to punkty, chociaż z drugiej strony, jeśli macie egzamin z angielskiego, no to każda literka w słowie wpisana źle, no to sprawia, że to już nie jest to słowo, tak? Czyli no widzicie, no takie pierdoły i okaże się, że ja ten test muszę sprawdzać 3 razy dłużej niż zwykłe kolokwium, no? Pytań otwartych nawet nie dotknęłam. Mam nadzieję chociaż, że one wam jakoś poszły, bo uważam, że nie były trudne. No, dziedzinie tam pewnie tam trochę było, tak, do roboty. A natomiast jeśli chodzi o ekstrema globalne, no to mimo, iż ta tematyka, tak, to sposób postępowania jest długi, to przecież nie znaczy, że trudny, tak? Funkcje były proste.
Przynajmniej niektórzy, z tego co pamiętam, to mieli nawet paraboloidy, czyli w zasadzie takie zadanie, które można było sobie wyobrazić, co tam się działo. Co tam się działo bez rozwiązywania zadania według schematu. Można było zrobić w ogóle zupełnie inaczej. No tak, no bo to zawsze jest tak, że jeżeli czegoś nie umiemy zrobić, to jest wolno, tak? A jeszcze jak ktoś być może szukał tego w notatkach dopiero, czytał, śledził notatki własne, bo właśnie takie możliwości mieliście, no to niestety, no tak to jest, nie wystarczy mieć ściągę, trzeba jeszcze wiedzieć, co na tej ściągę się znajduje i gdzie, czyli po prostu to umieć. No i wtedy się da z tego skorzystać. A pytanie z ekstremów globalnych, z tego co kojarzę, to było coś takiego, że funkcja miała wzór, strasznie tnie pisanie po tablicy, miała wzór na jakiś tam x kwadrat plus y kwadrat minus 2x, czyli wykresem jest paraboloida. No w zasadzie to już wszystko wiemy, znaczy, no ja niepotrzebnie rysuję, ale paraboloida przesunięta na osi x tutaj do jedyneczki, czyli taka sobie paraboloida, tam już nie będę się jakoś tam specjalnie przejmować. No i obszar to był jakiś taki trójkąt. Jak on wyglądał? Chyba coś w tym stylu, coś takiego. No niektórzy takie mieli, bo zadania oczywiście były różniaste. Ale jeżeli taki trójkąt był, a tutaj dwójeczka była, tutaj było oczywiście zero, czyli jedynka jest gdzieś sobie w środku, to jest oś X, to jest oś Y, a paraboloida ma tutaj właśnie swój czubek, środek, centrum, o tak, zmieniłam kolor, z zielonego na zielony, żebyście lepiej widzieli. To jeżeli tutaj jest ta paraboloida, to pamiętamy, jak wyglądają poziomnice, bo ta cała wiedza się przydaje i wtedy można problem rozwiązać zupełnie inaczej. O tym wprawdzie nie mówiliśmy na ćwiczeniach, ale były poziomnice, wszystko było. Poziomnice to są okręgi oczywiście, bo to była zwykła paraboloida obrotowa. No to taki okrąg jest poziomnicą, ale też i taki okrąg jest poziomnicą, tylko na innej wysokości, tak? Całkiem niezły okrąg nie wyszedł, chociaż nie okrągły. No ale trafiłam w te dwa punkty. I teraz zobaczcie, skoro to są poziomice, łączą punkty o tej leżące na tej samej wysokości, czyli w których funkcja ma tę samą wartość, to od razu wiem, że w tym punkcie, bo tutaj to mi się tylko raz przeciął i tutaj, w tym punkcie, to są symetrycznie, funkcja ma tę samą wartość. Dwie punkty leżą w zasadzie, to przecięcie jednego z drugim już. I jeszcze mam dwa punkty, które są tutaj nieobsłużone. W tym punkcie i w tym punkcie ma tę samą wartość. I mam raz, dwa, trzy, cztery niebieskie, dwa pomarańczowe. W punktach pomarańczowych wartość jest największa. No i oczywiście jest ten czerwony tutaj, tak? Tu jest największa wartość, no bo wartości rosną na zewnątrz. Jakbyśmy te poziomice, czy wektory gradientu byśmy rysowali, to wektory gradientu, takiego wektor gradientu miało być pytanie, ale w sumie nie było. Wektory gradientu są zawsze na zewnątrz, tak, prostopadłe do poziomicy. Czyli tak, największa wartość jest w tym punkcie i dobrze, teraz niepotrzebnie mieszam te kolory. W tym punkcie i w tym. Tu jest sobie taka średnia wartość, a najmniejsza jest w tym czerwonym. Ja patrząc tylko na obrazek, ja to wszystko widzę, a wartości mogę sobie szybciutko obliczyć, bo to jest nietrudne. Natomiast mogę to zrobić oczywiście standardowo. Czy to było takie trudne? Takie trudne, że nawet nie jesteście w stanie tego wyrazić słowami, tak? Okej. Dobra, to już o tym nie mówię. Ale to jest zadanie, które ja bym po prostu w ten sposób. Tak. Ja nie twierdzę, że wy tak byście rozwiązali. Natomiast dla mnie po prostu pierwsze co, tak? Jak widzę taki przykład, to tak to widzę, tak? No ale tu faktycznie to nie jest tak. Że to jest banalne, znaczy sposób jest banalny, tylko on łączy wszystko to, co było do tej pory, czyli i wyobraźnię, czyli rysowanie wykresów i rysowanie poziomic, tak? Liczenie wartości, czy tam wartości na tych poziomicach i gradient, tak? Czyli wszystkie te pojęcia, które do tej pory były, jeszcze z ekstremami,
jak się to kojarzy, to życie staje się prostsze, tak? To jest coś, co fajnie byłoby mieć po studiach. Nie tyle jakąś wiedzę, że a tutaj to trzeba dokładnie tak iść, tak, zrobić, tak, tylko kojarzyć fakty. Że to coś, co było w tym przedmiocie, czy w tej dziedzinie, to w zasadzie można wykorzystać w tamtej, a jeszcze jak się zastosuje coś innego, jeszcze dołoży do tego, to w ogóle wyjdzie coś fajnego. I tak świat idzie do przodu. No ale dobra, to sobie tam pofilozofowałam. To byłoby na tyle. I koniec mówienia o kolokwium. Wrócimy do tematu, jak będzie sprawdzone, będziecie mieli pytania. Punkty, jeśli ktoś widział, tak, ile ma punktów, to no, bo na pewno widzieliście, pan jakby widział, to są punkty na 5, tak? Maksymalna liczba punktów to 5, czyli połowę punktów zyskujecie za pytania zamknięte, połowę za otwarte. No więc jasne, że jakby ktoś zrobił wszystko dobrze w otwartych, to 2,5 punkta może mieć dołożone. Jak nie, no to mniej. No i sami możecie zobaczyć, że jeśli chodzi o niektórych, to w zasadzie już prawie mają zaliczone. Jeśli chodzi o niektórych, to już w zasadzie prawie nie ma co sprawdzać, bo i tak nie zaliczone. No ale to takie życie. Dobra, ćwiczcie, będziecie mądrzejsi. Będzie lepiej. I w tym celu dzisiaj porozwiązujemy sobie równania rzędu drugiego. Może zacznijmy od tego, co było dokładnie w poniedziałek, bo jesteśmy w miarę na bieżąco, chociaż pewnie tam nie skupialiście się, bo myśleliście o kolokwium, ale mimo wszystko spróbujemy rozwiązywać równania rzędu drugiego liniowe o stałych współczynnikach. No, nie wiem, czy jest sens takie tylko jednorodne rozwiązywać, bo to jest kwestia rozwiązania równania kwadratowego i napisania odpowiedzi. Myślę, że od razu zrobimy niejednorodne, bo oczywiście ten etap też jest, a poza tym jeszcze jest coś więcej, czyli rozwijamy się. No dobra, no to równanie będzie takie. Y bis minus 3y prim. O, taki przykład. Równa się 2. Jeśli ktoś zauważył, no bo może zauważyliście, że w tym równaniu nie ma y, no to można zastosować odpowiednie podstawienie z przedostatniego wykładu. Jeśli ktoś zauważył, że w tym równaniu nie ma y, to też można odpowiednie podstawienie zastosować. Czyli tak jak w tym wykładzie czwartkowym, można by zastosować dwa możliwe podstawienia. Jedno to na jakiś u, z, cokolwiek. U równa się, czyli u od x równa się y prim od x, a drugie u od y równa się y prim. No i tutaj sposób postępowania jest inny, bo tutaj jest tak naprawdę, przypomnę tylko tak szybciutko, że tu jest tak naprawdę zależność od x, ale taka złożona, no bo to zależy od x, tak? Czyli to jest funkcja bezpośrednio zależąca od y, ale pośrednio i tak naprawdę od x. No dobra, to te sposoby to są ciekawsze, to możemy sobie ewentualnie to zrobić później, ale najpierw standardową metodę zróbmy. Jak będziecie chcieli, to możemy to zrobić, tak? Albo umówmy się, że to jest praca domowa, o, zróbmy tak. I wszyscy, którzy są zainteresowani, to ją zrobią. I z pytaniami przyjdą na konsultację. I tak będzie najmądrzej, tak? A my zrobimy te wszystkie takie standardowe metody. To, co Was czeka, a to Was rozwija. Czyli tutaj będziemy. Dobra, o, tutaj będziemy rzemieślnikami, a tu dla artystów zadanie. No dobra. Pan możecie pisać. O, pan Marcin coś pisze. No dobra, to pan. Najbliższa konsultacja. No to zależy, tak? Jak będziecie mieli pytania, to po prostu zrobimy te konsultacje. Przy czym dzisiaj akurat o 19 nie bardzo będę mogła, bo no tutaj tak właśnie będę musiała niestety wyjść. Znaczy, o,
Tak czy siak, dzisiaj między 19 a 20, to 18.30, a 20 nie bardzo, ale poza tym, czy wcześniej, czy później, to jak najbardziej mogę dzisiaj, mogę jutro. Weekend majowy, nigdzie się nie wybieram, o dziwo. Co więcej, no jutro oczywiście mamy też wykład. Co więcej, w weekend majowy mam normalne zajęcia, sobota. No ale rozumiem, że w weekend może też chcecie odpocząć. Natomiast gdyby ktoś pracował nad jakimś tym swoim, nie wiem, rozdziałem księgi, albo coś innego chciał robić, czy po prostu ćwiczył jakieś zadanka, to po prostu dajcie znać, tak? Dajcie znać. Ja już teraz nie wyznaczyłam jakiejś konsultacji, bo tak jak wyszło, dzisiaj nie mogę, a jutro, no jutro mogę, no, no ale nie wpisałam nic. Po prostu napiszcie albo maila, albo na Teamsa. No, bardzo pięknie, panie Piotrze, super. Włączyć panu mikrofon? Tak. Ja blokowuję, nie wątpię. Taka moja, znaczy moje wielkie zdziwienie jest takie, że nie zawsze ta wasza praca na zajęciach, a niektórzy świetnie pracują, przekłada się tak jeden do jednego na kolokwium. Tak, może to ten stres, może faktycznie to ten czas, tak, ograniczony. No ale nie ma takiej korelacji, tak? Ładnie pracuję na zajęciach, od razu automatem mam w ogóle najlepiej piątkę. Tak, no niestety to nie jest takie proste. Dwa rozwiązania, R równe 0 super. Lub R równe 3. To się przekłada na z pierwszego R równe 0 E do 0x. Tak jest. 1. Z drugiego R mamy Y2 E do 3x. I te dwa rozwiązania razem stanowią twór. Tak jest. Tak jest. A pamiętamy, co to jest twór, bo to jest taki fajny skrót, którego oczywiście można używać, ale dobrze jest wiedzieć, co to jest. Tak, tak się to nazywa całymi słowami, a jakby zapytać o definicję, czyli tak naprawdę co to takiego? Jak piszę na czacie. Fundamentalny układ rozwiązań. No dobrze, dobrze. Tutaj piszemy oczywiście. Tak, tak. To są liniowo niezależne funkcje, które są rozwiązaniami. No bardzo ładnie, bo to jest ważne, bo jak dojdziemy do egzaminu, ja wam o tym wspominam i na wykładach, i na ćwiczeniach, i sobie konotujcie, bo potem będzie problem. To takie pytania mogą padać, czy jakieś funkcje stanowią fundamentalny układ rozwiązań. No i właśnie to, co pan Marcin nam przypomniał, to znaczy, że trzeba sprawdzić, czy one są niezależne, dokładnie liniowo niezależne i czy po prostu w ogóle są rozwiązaniami. YS to A, ponieważ tutaj mieliśmy tylko samą stałą. I to jeszcze musimy przemnożyć razy X, ze względu na to, że mieliśmy tu jeszcze alfa i beta. No właśnie, ta alfa jest równa. Dobrze jest to sobie napisać, tak? Bo niektórzy już to widzą, a niektórzy jeszcze tego nie widzą, więc zawsze dobrze jest to sobie wszystko napisać. Tak, jak się 3 razy napisze, wierzcie mi, jak się 7 razy napisze, jest duża szansa, że się zapamięta. Badania naukowe na to są. Powtarzanie, co rano? Przed snem, a potem rano. Robienie takiego zadanka i się świetnie zapamiętuje. A czy można pisać tak, do 0x, albo po prostu alfa i betę tylko napisać, a powiedzieć słownie, skąd ona się wzięła. To jedna i druga wartość. Tak jest.
też mamy specjalistę od równań różniczkowych, bardzo się cieszę. Nie, w tym momencie się posiłkuję, patrzę na poprzednie zadanie. No i bardzo dobrze, i trzeba tak robić i kilka razy powtórzyć, a potem już nie będzie pan musiał patrzeć. To jest naturalne. Liczymy pochodną w punkcie. A całą grupę zachęcam do zadawania pytań. Jak czegoś nie wiecie, naprawdę nie macie notatek z poprzednich zajęć przed sobą, to lepiej jest zapytać tu i teraz, bo pan Piotr może wam odpowiedzieć, a potem będziecie musieli się znowu łączyć z kolegą, wypytywać. No i co? Szkoda czasu, macie jeszcze inne zajęcia. Teraz podstawiamy nasze obliczone wartości do równania. W tym wypadku 0 minus 3a równa się 2. A to jest minus 3 trzecie. Czyli nasz YS to jest minus 2 trzecie x. Kurczę. No tak strasznie tnie coś. Kiedyś było lepiej na przykład. Trzecie x a y prim s. A nie, y prim proszę nie pisać, bo to jest, proszę zauważyć, czego szukamy. To jest prawda, ale po co? No to jakby nie jest wykroczenie, tak? Tylko tyle, że my tak naprawdę szukamy YS-a. O, więc pisanie tego od nowa dalej to można, ale żeby potem nie było, że czasu nie macie. Bo widzicie, często można stracić czas. Rozwiązanie szczególne równania niejednorodnego. Tak, o, i padło pytanie jeszcze raz, czemu YS to AX? Czemu YS to AX? Dlatego, że bierzemy pod uwagę metodę przewidywań, tak? Czyli patrzymy na tą u góry dwójeczkę. Stąd wiemy, że w rozwiązaniu mamy tylko stałą. Jakby było tutaj na przykład 2x, musielibyśmy mieć AX plus B jakieś. A teraz skąd wzięło się to nasze to x tutaj? To x wynika z tego względu, ponieważ alfa i beta, podkreślę tutaj na górze, były zerami. Jeżeli alfa i beta są zerami, to po prostu stwierdzenia wynika, że stałą, znaczy to, co mieliśmy do tej pory, musimy jeszcze całość przemnożyć razy x. Wychodzi nam a razy. Tak, jeszcze raz dopowiem to, gdzie to brzmiało w tym twierdzeniu. Tutaj warto sobie napisać alfa plus i beta. Tak? Nie wiem, czy pan to powiedział. Tak, słuchałam. A pan reżyser, widzi pan awansował. To jest 0 i 0 jest, o, i 0 jest rozwiązaniem jednokrotnym. Stąd przez x do pierwszej, tak? To jest pierwiastek jednokrotny. Jednokrotny pierwiastek. Ja to spróbuję napisać, ale strasznie nie. Jednokrotny. Dobra, nawet nie będę próbować. Czyli przez x do pierwszej mnożymy. No widzicie, naśladujcie kolegę, będziecie też wiedzieć. I trzecie to jest nasze y0 plus ys. Czyli w tym wypadku C1 plus C2 e do 3x no plus minus, no to minus od razu 2 trzecie x i to jest nasze rozwiązanie ogólne równania niejednorodnego. No jeszcze tak można uzupełnić, że, no, że tutaj tak C1 i C2 to są stałe dowolne rzeczywiste. X argumenty funkcji są rzeczywiste. No i oczywiście tutaj
Dokładnie to samo, tak? To ja już może nie będę tutaj przepisywać, bo tak zrobię taki dziwny odnośnik, który jest nie wiadomo do czego, ale do tego zielonego, także się łatwo kojarzy. No, tyle. Voilà, po prostu mać. No to co? Kolejny przykład. Czy robimy to samo metodą uzmienniania stałych? To już wszyscy wybyli. No trudno. To zróbmy to samo metodą uzmieniania stałych, czyli drugi etap jeszcze raz, innym sposobem, żeby było widać, dlaczego warto skorzystać z metody przewidywań, czyli umieć to, o czym Pan Piotr nam tu powiedział. Bo metoda uzmieniania stałych, owszem, zawsze działa i jeśli ta funkcja po prawej stronie będzie brzydka, no to nie mamy wyjścia. Ale tutaj mieliśmy wyjście, więc zrobimy drugi etap po prostu drugim sposobem, metodą uzmieniania stałych. Czy ktoś pamięta? Bo z tego był jeden przykład na wykładzie. No, no dobra, to pamiętamy, że metoda uzmieniania stałych w drugim etapie porównania do drugiego działa tak, jak teoretycznie, przynajmniej pierwszy krok, jak metoda uzmieniania stałych porównania rzędu pierwszego. Czyli patrzymy na to, co było o tutaj w pierwszym etapie, czyli na to, i te dwie stałe, bo tu muszą być dwie w równaniach rzędu drugiego, zamieniamy na funkcję, czyli będzie C1 od x dodać C2 od x razy e do 3x. Czyli ys w tej metodzie równa się C1 od x plus C2 od x e do 3x. Różnica jest tylko taka między równaniami rzędu wyższego niż 1 a pierwszego, że nie liczymy pochodnej, drugiej pochodnej i nie wstawiamy do równania, bo byłby kosmos, tylko tutaj już pamiętamy, no i gdyby to było równanie wyższego rzędu, to to działa tak samo, że piszemy tak, taki układ. C1 prim, ja już nie będę pisać od x, razy y1 plus C2 prim razy y2 równa się 0. No i w tym układzie dokładnie niewiadomymi są C1' i C2', a natomiast Y1, Y2 to są funkcje znane i jak wyznacznik główny utworzymy, to dostaniemy wrońskiem, czyli jeśli to było Y1, Y2, to to musi być Y1', a to musi być Y2'. No i pozostałe bez zmian, bo te niewiadome były. I po prawej stronie wtedy mamy tę funkcję, czyli w naszym przypadku już pisze dwójkę. No, od x. Ja to napisałam na wzorze ogólnym, no to teraz poproszę o uzupełnienie. Kto jest gotowy pisać? Możecie wszyscy. I tutaj jest ta dwójeczka. To właśnie, to nam redukuje trochę ten układ, bo oczywiście jest to C1 prim razy 0. Jeśli by ktoś chciał metodą podstawiania rozwiązywać, to oczywiście to nie jest tak, że nie można. Ja sugeruję tak metodę wyznaczników ze względu na to, że wtedy widać ten wrońskiem, że nam się to przypomina, że ta algebra nam się przypomina, że widzimy, że to ma sens, że to działa.
Super. No i ten trzeci wyznacznik to już jest trywialny, super. Czyli C1 trim równa się, pamiętamy, tak, wzory Kramera, czyli W C1 prim dzielone przez W, no a C2 prim to W C2 prim dzielone przez W oczywiście. Dobra, to jeżeli to chcemy napisać inaczej, to 2 trzecie edu minus 3x, tak? Bo to tylko tak się najwyżej opłaca. O, a dobrze, pisze pan, że już nic nie wtrącam się. Dokładnie. No i teraz to, co nam zostaje, to wyliczyć C1 i C2, czyli scałkować te dwie funkcje. Przy C1 będzie prosto. Pamiętamy, że to było minus 2 trzecie, czyli tam wyjdzie po prostu. Coś ładnego. No a tutaj mamy taką całeczkę do obliczenia. No i próbujemy.
A ta pałeczka to po prostu minus 1/3 e to minus 3x, tak? Też oczywiście liczona z odpowiednością dostawy całkowania jazdy. No dobrze, no to skoro mamy pałeczki obliczone, to musimy je wstawić, te C1 od X i C2 od X, bo to są oczywiście funkcje, miejsce C1, C2 do Y, a do YS przypomnę, YS było takie, C1 od X plus C2 od X to 3X wstawiamy, no i zobaczcie, co nam wyjdzie. A jeszcze możemy skrócić, tak? E do minus 3x razy E do 3x to jest po prostu jedyneczka. Czyli tak naprawdę tutaj funkcji wykładniczej w realu nie ma. No i teraz ta funkcja E to YS dokładnie jest naszym. No, coś nam innego wyszło. No i teraz pytanie za 10 punktów do wszystkich. Dlaczego ta funkcja, to Y szczególne, wyszło zupełnie inne, albo trochę inne? Przypomnijmy sobie metodę przewidywań. No, przewija się, czy nie? Kiedy to YS było równe minus 2 trzecie x. Tutaj w metodzie przewidywań otrzymaliśmy minus 2 trzecie x. A teraz? A teraz mamy minus 2 trzecie x, ale minus 2 dziewiąte. Czy to znaczy, że to jest źle? Czy jest dobrze? No to jest stała. No właśnie, bo tam pamiętamy, to jest metody uzmieniania stałej, a z metody przewidywań, przypominam, to było YS równe minus 2 trzecie x, a nie ma tego minus 2 dziewiąte. No i teraz, gdzie leży no, wytłumaczenie tego, że zarówno jedna funkcja, jak i druga będzie dobra. Jeżeli byśmy pociągnęli to dalej i dopisali trzeci etap, o, coś chciał powiedzieć? Mi się tak wydawało. Na, to tutaj Y to będzie równe YO, czyli to C1 plus C2 razy E do 3X. No i plus to rozwiązanie szczególne, czyli no w zasadzie to tu jest minus 2 trzecie. No i już to nie. X minus 2 dziewiąte. No a tutaj było takie, jakie było, czyli nie było tego minus 2 dziewiąte. Patrzycie na to, patrzycie i co widzicie? No to co pan Jakub tutaj nam powiedział, no to jest stała. I właśnie dlaczego ta stała, bo akurat w tym przykładzie to wyjdzie, a w innym przykładzie, gdyby nam coś takiego wyszło, to by nie było dobrze.
podstawiając do równania, gdzie mamy pierwszą i drugą pochodną, a nie mamy samego Y, to ta cała po prostu zniknie. No tak, to jest też dobre wytłumaczenie. Skoro Y nie występuje, czyli ta stała w tych pochodnych zniknie, czyli tam pan przez to rozwiązanie jakby sprawdził, że faktycznie jedna i druga funkcja będzie rozwiązaniem, tak, to Y, dobrze. A druga możliwość wytłumaczenia, zobaczcie, tu jest napisane plus C1, a tu jest napisane jeszcze dalej minus 2/9. To tak jakbyśmy tu mieli stałą C1 minus 2/9, nazwali ją sobie C1 w tej opcji, tej po prawo. Tu mamy stałą C1, a po lewo ona się nazywa C1 minus 2/9, albo odwrotnie, tak? Rozumiemy? To jest też stała, to jest taka stała C1 minus 2/9, to jest nadal stała. Czyli tak naprawdę to wpada do tej stałej, która akurat wynikała z pierwszego etapu. Tak czy siak, fajne tam to wytłumaczenie było również, jak najbardziej okej. No dobra. No to co, zapamiętujemy to, co było i przechodzimy do jakiegoś innego przykładu, tylko ja muszę chyba nową tablicę, bo na tej to już przewijanie trwa tak długo, że o, w ogóle coś dziwnego się dzieje. Może u mnie takie słabe łącze dzisiaj, nie wiem. No, najwyżej ja nie będę pisać, mówić. No. No dobra, i weźmy sobie taki przykład, w którym, no, który muszę zmienić kolor, w którym tak, Y bis będzie plus 2Y prim minus 8Y, no i po prawej będzie na przykład x e do 2x. 2x. I jeszcze dodajmy sobie do tego warunek początkowy. Y od, dajmy na to jedynki, równa się minus 1. To jest pierwsza rzecz. To są warunki początkowe. Ale takich funkcji nadal byłoby nieskończenie wiele, bo przypominam, że w równaniach rzędu drugiego, ta rodzina rozwiązań, to co przed chwilą mieliśmy na końcu, jest dwuparametrowa. No to jak jeden warunek podstawimy, no to nie znajdziemy obu parametrów, uzależnimy jeden od drugiego i nadal będziemy mieli nieskończenie wiele rozwiązań. Więc żeby to było jedno rozwiązanie, to muszą być dwa warunki początkowe, czyli mam wartość funkcji w jedynce i wartość pochodnej w jedynce, czyli y' od jedynki. Gdybym podała wartość w innym punkcie, to by się to nazywało warunki brzegowe. No to powiedzmy, że wartość minus 1, a pochodna, dajmy na to 2. Mam nadzieję, że coś takiego da się zrobić. Dobra, no to co, startujemy. Pierwszy etap, równanie charakterystyczne. Może ktoś jeszcze ma ochotę? Naprawdę warto się zgłosić, warto poćwiczyć i to wiedzieć. To wszyscy na karteczce piszemy pierwszy etap, a ja czekam na rozwiązanie. O, tak to widać, się nie angażujecie. Macie 2 minuty. Równanie charakterystyczne, rozwiązania równania. I fur, i pierwszy etap. I albo na tablicy, albo na czacie mi piszecie. A co?
mojej drodze, ja tam widzę, albo nie widzę. No tak, pan Piotr, no to bym się spodziewała, że będzie y1 to jest e do minus 4x, a y2 to jest e do 2, nie e do minus 4, tylko e do minus 4x i e do 2x, jak rozumiem, tak? Tak, oczywiście już się nie czepiam, że tam e do minus 4 tak dziwnie jest napisane, ale okej, wszystko jest tłumaczone na bieżąco, więc mam nadzieję, że to nie jest takie aż trudne. No dobra, no to czyli nie będziemy tego pisać wszystkiego po drodze. Ja tylko od razu napiszę rozwiązanie, czyli fundamentalny układ mamy, czyli w pierwszym etapie tylko mamy y równe c1 razy ta pierwsza funkcja, czyli e do potęgi minus 4x plus c2. To jest c2. E do potęgi 2x. OK. Natomiast pamiętajcie, bo to było istotne, że było równe niecharakterystyczne. Ono miało dwa rozwiązania, minus 4 oraz 2. Każde było pierwiastkiem pojedynczym. To jest rozwiązanie ogólne równania jednorównego przy założeniu, że oczywiście c1, c2, no i x-y tak naprawdę też należą do R. No to drugi etap. Myślę, że każdy widzi, że bardziej się opłaca metodą przewidywań. No i zapraszam już teraz na tablicę, tak, żeby było łatwiej. No, to jest chętny. Nie wiem, czy tylko ja, ale straciłem możliwość pisania po tablicy. A wyłączył? A faktycznie, bo to jest nowa tablica i ja nie włączyłam pisania. No, to przepraszam. A sama tego nie zauważyłam. No dobrze, to teraz już na pewno zapraszam. Na nikogo innego poza panem Piotrem i panem Jakubem nie ma na zajęciach? O, jest pan Marcin, wrócił do nas. Tylko ax kwadrat, tak, tylko już, koniec, czy tam coś jeszcze pojawi? Dobrze, czekamy. Nie przyspieszam. Dlaczego tak? A, stała jest zawsze, pamiętajcie, zawsze jest stała. Są dwie stałe, które występują w przyrodzie zawsze, albo jedna, albo druga musi być. No, oczywiście może być jakaś inna, ale ta inna zawsze może być iloczynem tej pierwszej przez siebie samą. Czyli albo jest stała 0, jak nie widać nic, albo jest stała 1, jak na przykład jest x. No jeśli byłoby 3x, no to zawsze mogę powiedzieć, że jest stała 1, no bo to jest, no widzicie, ta trójka, to mi w ogóle nie chce wyjść, bo to jest 1 razy 3x, znaczy stała jest zawsze. Tak? Tutaj jest 1x. Natomiast tak naprawdę to jest stała razy wielomian, czyli po prostu wielomian, tak? Czyli, no i teraz tutaj jeszcze się to, mam nadzieję, nie skończyło, bo po pierwsze, jak było sobie 1x, to jest wielomian pierwszego stopnia, stąd mamy ax plus b plus b. No właśnie, ax plus b, a pan Marcin napisał ax kwadrat plus bx. Skąd się to wzięło? To wygląda koszmar. Skąd się wzięło? Nie, 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 ja nie mówię, żeby wycierać.
To się wzięło stąd, że oczywiście to jest jeszcze nieskończone, ale musimy to pomnożyć przez x do pierwszej. Na pewno nieskończone jest, bo tak naprawdę w tym momencie powinniśmy dołożyć e do 2x, czyli e do 2x dokładamy, bo było e do 2x tu po prawo, czyli tu musi być e do 2x, tak? Tego już nie ma, tego nie ma, tego nie ma, bo to jest nieważne. Ja potem to wytrę, bo wy możecie powycierać. Czyli tak, jest e do 2x. A mnożę to przez x do pierwszej, ponieważ patrzę, ile wynoszą alfa i beta. O, dziękuję Wam. Alfa i beta. No i tutaj ważne są te alfa i bety. Alfa jest równa, widzicie, alfa jest równa 2, bo tym razem występuje, widoczna, a beta, no nie ma sinusa, kosinusa, czyli beta jest równa 0. Czyli ta liczba alfa plus i beta równa się 2. A ponieważ równa się 2, a 2 jest pierwiastkiem równania charakterystycznego, no bo było jednokrotnym, nie pisaliśmy tego, ale wy to mieliście mieć sami napisane, równanie kwadratowe, którego jednym z rozwiązań jest dwójeczka, to mnożymy przez x i to jest to x do pierwszej, ze względu na tę dwójeczkę. No i razem daje nam to ax kwadrat plus bx razy e do 2x. To jest dobra postać YS przewidywana. No i na egzaminie pada takie pytanie, przewidź postać YS, tak? Czyli napisz postać przewidywaną. Czy jest dokładnie to jedno zdanie, ale żeby to napisać, trzeba mieć równanie charakterystyczne, trzeba tę alfabetę znaleźć i przyrównać, że ta dwójka i ta dwójka to jest to samo i stąd mamy tyle, tak? No tyle czy tyle napiszemy, to jest tak samo dobrze. Tak? To jest to samo. Czy to jest jasne? To trzeba zrobić kilka przykładów i na pewno będzie bardziej jasno, ale chociaż troszkę. Dobra. No to co? To robimy dalej, czyli pochodną liczymy, drugą pochodną. Bo ten drugi krok trzeba prześledzić kilka przykładów, powtarzać kilka podobnych przykładów i potem znowu podobne. To faktycznie poćwiczyć konsultacje, ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć pod okiem i to jest proste. Ja jeszcze tylko przypomnę, że w tym pierwszym etapie było równanie charakterystyczne r kwadrat plus 2r. Minus 8. Nie wiem, co wy tu widzicie, bo ja widzę gorzej. Bo tu miało być minus 8, a tu miało być 2r. No i teraz komu dobra, tu jest 2r, no bo wam skasuje minus 8. Równa się 0 i ono miało dwa rozwiązania. R równa się. Nie, no nie da się pisać, nie da się. R równa się 2. Oraz LR równa się minus 4. Tak, to specjalnie dla pana Marcina. Tutaj już można pisać, już wam niczego nie będę usuwać. I ta dwójka są takie same, a to jest pierwiastek jednokrotny, jednokrotny. Krotny. Stąd mnożę to przez x do pierwszej. Tak to wygląda. No tak, i przy liczeniu pochodnej to mamy dużo roboty. Bo to jest pochodna iloczynu, czyli tak jak zawsze pochodna iloczynu.
Tak, coś tam było nie tak, tak? Jakieś tam problemy się zdarzyły. Ale teraz już wydaje się być dobrze. No dobrze, no i to trzeba wstawić do równania. To ja już muszę moje notatki usunąć, bo nie będzie widoczne. Wstawiamy do równania. No jeszcze drugą pochodną, przepraszam, liczymy drugą pochodną, wstawiamy do równania i dopiero. Tak, też bym tak pisała. Bo... No tak, to powinno być nawiasy, 2x nawiasach, ale już na kartce, żeby tak nie było, będzie ładnie 2x. Tak, przy okazji, pan Marcin ładnie to liczy, mam pytanie do wszystkich, tylko 2x chyba, 2x plus 2. Się x nam zjadł. Tak, bo to jest ten pierwszy czynnik bez zmian. Mam taką prośbę, może jednak, bo mamy zaplanowane do 31 maja, czyli no, normalnie no, 12 godzin ćwiczeń, tak jak wypada. Chociaż dlaczego? Właśnie dlaczego? Czyżbyśmy mieli 3 razy 4, tylko 3 tygodnie maja? Raz, dwa, trzy, cztery. O, to ja coś źle przeliczyłam. A. Nie, to ja coś tu przeliczyłam. Ach, nie idzie tak. Dobrze, pytam, sprawdzamy, czy to jest dobrze. Było 2e do 2x, 2x plus b, 2e do 2x, tak? Potem jest pochodna, coś mi tu nie... Aha, nie pasuje. Dlaczego w tym nawiasie? Ale jak? Do czego? Gdzie? Gdzie mamy ten układ równań? W ogóle nie mamy układu równań. Jaki Wronskian? Dlaczego? Tutaj, tu pytanie o ten składnik. Dlaczego tu jest ax plus b, a nie 2x plus b? To jest ten sam numer, co na samym początku. Pochodna z ax kwadrat plus bx. Tu powinna być dwójeczka jeszcze, tak? 2ax plus b razy... Dobrze, no to już ja już się wycofuję. Tak, to jest ta sama metoda. Porównywanie współczynników wielomian.
2e do 2x oczywiście i tutaj jest ax kwadrat plus bx razy 4e do 2x. OK. Wstawiamy to wszystko do tego równania. Jak widać, to długie jest, tak? W sensie, no tak, by się nam papier toaletowy przydał, żeby po nim pisać, bo wtedy mamy możliwość wydłużania kartki. A tutaj jest tak, jak jest, nie poradzimy. I trzeba to wszystko najlepiej skopiować teraz. Jakby pan Marcin jeszcze nie wyszedł z trybu edycji tekstu, to skopiować ten tekst. O, pan Paweł się tutaj pojawił. Dało radę, panie Marcinie, skopiować tekst, bo moglibyśmy go wstawić od razu, trochę mniej byłoby pisania w tym równaniu. Nie udało się. No to przykro mi. Trudno, to wstawiamy to do równania. Czyli sami przepisujecie teraz, bo to jest za dużo pisania, żeby na tablicy to robić. Musicie dać radę. Dacie radę. O, ktoś tam uciekł z zajęć. A to obóz. Wstawiamy to do równania. Czyli najpierw drugą obchodną, czyli to wszystko przepisujemy. To od początku do końca. Jest koniec, jest początek. Wstawiamy tutaj, to jest druga pochodna. Potem jest plus dwa razy pierwsza pochodna, dwa razy. I teraz podkreślę, ja nie przepiszę tego, przepiszcie na kartkę, bo to jest szalenie dużo pisania, jak widać tu na tablicy jeszcze nam tnie. Dwa razy pierwsza pochodna, potem jest minus 8 razy funkcja, no to tu jesteśmy jeszcze w stanie napisać. Kolor się nie chce zmieniać, minus 8 razy ta funkcja, czyli e do 2x na pewno, a tutaj jest to ax kwadrat plus bx. I to się równa prawej stronie, czyli x e do 2x. No i teraz każdy widzi, że nawet jak ja tego porządnie nie przepisałam, no bo to jest mało realne, żebym to tutaj wszystko przepisała, to mogę obie strony podzielić przez e do 2x, ponieważ e do 2x występuje wszędzie. No oczywiście występuje tu, występuje tu, tu występuje, 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 w drugiej pochodnej i w pierwszej występuje, występuje. Przepisuję tylko wielomiany. No to jest trochę mniej pisania, ale nadal bardzo dużo. No to sobie jakoś tam zapisujemy, przepisujemy te wielomiany i porównujemy słuczniki wielomianu. Wydaje mi się, że te wielomiany to już chyba warto zapisać. Ja sobie zrobię print screen, żeby przepisać. No i spróbuję to przepisać jakoś, albo wy możecie. I na kolejnej tam, znaczy stronie będę miała tak. To, co mi zostało z drugiej pochodnej, czyli 2a. No jeszcze nie. Dodać. 2a plus b. No przed nawiasach, żeby nam się kojarzyło z tym, co było wcześniej. 2ax plus b. Dodać. Aha, to razy 2, bo tam było 2e do 2x. Dodać. No i jak się dobrze przyjrzy, to tam było znowu 2x plus b razy 2, czyli w zasadzie to mnożę jeszcze przez dwójkę, bo to występowało dwa razy. I dodać 4 razy ax kwadrat plus bx. To jest druga pochodna, przepisana po uporządkowaniu troszeczkę. Potem będzie, muszę sobie przewinąć, plus 2 razy pierwsza pochodna, czyli plus, może tutaj, 2 razy pierwsza pochodna, czyli pierwsza pochodna to było 2x plus b, czyli napiszę tak sobie 2x plus b. I plus 2, no bo cały czas mnożę przez 2, tę pierwszą pochodną, a tu jest to ax kwadrat plus bx.
ale razy dwa, bo tam była dwójka przez 3e do 2x. I na koniec ściągam, było minus 8 razy funkcja. Czyli minus, tutaj na koniec plus, a właściwy znak oczywiście na początku, 8 razy funkcja, czyli to ax kwadrat plus bx, bo e do 2x oczywiście już się zredukowało. Mówi, to miało być ax kwadrat, jak widać, plus bx. I to się równa prawej stronie, czyli x e do 2x. I porównujemy współczynniki wielomianów. No teraz już możemy to zrobić wspólnie. Czy w pierwszym nawiasie nie ma za dużo dwójek? Nie ma za dużo, bo spójrzmy jeszcze raz. Pan Dominik pisze, ale zobaczymy, co ma do powiedzenia. To jest to. Ten pierwszy nawias to jest to razy 2 plus to samo razy 2. Po prostu wykorzystałam tę wiedzę, że to się dwa razy pojawiło, czyli napisałam razy 2 razy 2. Czekam, co tam jeszcze. No jak podzieliłam przez e do 2x, to nam się to zredukowało. To nam się zredukowało e do 2x tu, e do 2x tu, no i oczywiście tutaj nie bardzo mogę, no ale tak naprawdę to e do 2x zniknęło, to e do 2x, wszystkie e do 2x zginęły, tak? No ja to tak trochę w dziwnych miejscach kreślę, jak widzicie, no ale to po wstawieniu tutaj to właśnie te wszystkie e do 2x zginęły, a te stałe dwójeczki i tak dalej przed nimi jak najbardziej były. A e do, tu na drugiej stronie, ale to jeszcze na tej stronie, gdzie tutaj? A, tutaj to ma pan rację, oczywiście, że tak. Ach, jejku, jejku, bo tak przepisywałam z poprzedniej strony, prawą stronę. No oczywiście, że tego ja to tak nie ma. Słusznie, panie Dominiku, dziękuję bardzo. Gapo za mnie. Gapo ma poprawę zostawiłam. Ale to w sumie zachowałam się tak jak niektórzy, no właśnie koledzy, bo już widziałam takie skracanie na zajęciach. Lewa strona się podzieliła przez dwa, no, prawa się pomnożyła, ale to. No dobra, ale już na poważnie. To mamy współczynniki przy x kwadrat, przy x, przy x do zerowej, czyli przy x kwadrat, co stoi, przy x do pierwszej, co stoi. No tak, fajna jedyneczka. I przy x do zerowej, czyli stałe porównujemy. No to zapraszam do współpracy. Strasznie spowolnione tempo pisania jest, a myślę, że to są wina, to jest wina sieci, więc znowu jakieś obciążenia większe. Więc dlatego wolno nam idzie. Jeszcze można odjąć. Można, jak ktoś umie, to odejmuje, dodaje i wtedy będzie prościej. Oczywiście, że tak. Wtedy nie wyjdzie, x kwadrat się pewnie zredukuje, prawda? Dokładnie. No to w takim razie x kwadrat też można skasować na czerwono. Bardzo dobrze. Ok. To jak ktoś to zauważy, to już się staje się prostsze. I jedziemy dalej. Dobrze, czyli tak, przy x się stało 4a i jeszcze 4a. Także jedyneczka a wyrazy wolne. Dlaczego 8a plus 4a? O.
Faktycznie, ale pomyłka. No nie zauważyliście tej dwójki czerwonej. Aha, słusznie, słusznie, słusznie. A ja tylko czytałam, wiecie, no tak jak autor sugerował, wprowadzał nas w błąd. No to tak czytałam, ale jest dobrze, bardzo się cieszę, że są jeszcze uważni studenci na tym świecie. Wirtualni studenci. Panie wirtualny, skoro was. Oj, ciężko. A to będzie 2A. Plus już teraz tak mamy mamy w pamięci 4. 4B, potem 2B i nic. No, tam jakieś stałe wychodzą. Szczerze powiedziawszy, to w tym momencie moglibyśmy ich nie wyznaczać, no bo na papierze jest w ogóle wygodniej, ale okej, okay, możemy to zakończyć. No, oczywiście wrócić do naszego YKS. YKS było łatwe, pamiętajcie, że tutaj. Ojej, to mi się zrobił taki mazaj, ale trudno. YKS było tutaj, tylko razy e do 2x. Takie coś razy e do 2x. Ja nie sprawdzałam tych wyników, ale prawdopodobnie tak. No jeżeli A jest dodatnie, to B musi być ujemne. To na pewno. Na pewno jakiś minus. No dobra, to Y, S. No nie, ja nie mogę pisać. Po prostu nie mogę, wycofuję się. To jest nie dla mnie dzisiaj pisania. To wy napiszcie YS, bo mnie tak strasznie tnie, że nie da się pisać. YS równa się, no i to będzie co? AX kwadrat, czyli 1 12 X kwadrat minus 1 36 X razy E do 2X, bo pamiętamy, że mieliśmy przez to podzielone, o czym pan Dominik czuwając pamiętał. A, tu kwadrat, a tu x, tak jest. No i e do 2x, tak. Tu mamy rozwiązanie szczególne równania niejednorodnego. No ja wiem, że zrobiliśmy dwa podobne przykłady. Nie było równań z podwójnymi pierwiastkami albo ze spolonymi, no ale wszystkiego naraz się nie da zrobić. E do 2x jeszcze, tak. No i to jest rozwiązanie szczególne równania niejednorodnego. I teraz trzeci etap, czyli dodajemy do tego rozwiązanie ogólne równania jednorodnego, czyli pamiętamy C1 e do minus 4x plus C2 e do 2x. Czyli Y. Nie wiem, czy też będzie pisał, czy nie. O, tak. Czyli to było rozwiązanie szczególne porównania. No nie, no tragicznie. U was jakoś ładnie to. No, wy będziecie pisać, bo u mnie to strasznie te równania niejednorodnego. Niejednorodnego. Nawet się nie da napisać. Tak, C1e do minus 4x plus C2e do 2x. Plus oczywiście to, co wyszło przed chwilką. Tak, bo to E2X oczywiście można było też wyłączyć z tych dwóch czynników przed nawias, tak? Mielibyśmy w nawiasie 1 12 x kwadrat minus x 36 plus C2, a za nawiasem E do 2X, ale tak jest ok, więc no, nie ma problemu.
No tak, i jest to rozwiązanie ogólne równania niejednorodnego. Ale pamiętamy, że my mieliśmy znaleźć tym razem rozwiązanie spełniające warunek początkowy, warunki początkowe. Czyli warunki początkowe były, że w jedynce chyba ma mieć wartość minus 1, y od jedynki było minus 1, tak jest, y prim. Okej, okay, no dobra, ten pierwszy warunek to dokładnie podstawiamy do tego, co było przed chwilką, czyli do tej, przypominam, do tej funkcji y, czyli za y wstawiamy minus 1, za x wstawiamy 1, no mogłam 0, tak, by się łatwiej liczyło, no ale takie życie, nie zawsze 0. To nam tak ładnie maluje. Czyli to minus 1 równa się. I tak, C1 e do minus 2x, czyli e do minus 4x, czyli e do czwartej plus C2 e do 2x, czyli e do drugiej, nie, minus drugiej. No i potem było to. W ogóle nie zapamiętam. 1/12 x kwadrat minus 1/36. 1/12 x kwadrat, czyli razy 1 minus 1/36. X, czyli razy. Oj, chyba źle podstawiałam, bo x był dodatnia, y był ujemny, tak? Czyli tutaj jest e do minus 4, tu jest e do 2, tu jest, no tutaj to i tak jest 1k, tu jest minus 1/36 razy 1, czyli minus 1/36 i to mnożymy przez e do drugiej. Tak. I to jest pierwsze równanie, ale oczywiście dwie niewiadome. No i drugie równanie mamy stworzyć z postaci tej y' od 1 równa się 2. No a co to znaczy, że jak policzę pochodną tej funkcji y, no czyli muszę policzyć jej pochodną. A to było tak. C1 stała przepisuje, e do minus 4x ma pochodną minus 4. E do minus 4x. Potem C2 przepisuję. E do 2x ma pochodną 2e do 2x. No i potem ten trójmiar kwadratowy, taki niepełny, to jest tak. 1/12 razy x kwadrat, czyli będą 2/12, czyli 1/6 x. I tam była minus 1/36 x, czyli zostanie minus 1/36. Pochodna pierwszej funkcji, tutaj mam znak, dobry, razy druga funkcja bez zmian, czyli e do 2x. I plus na odwrót, pierwszą funkcję przepisuję, czyli 1/12 x kwadrat minus 1/36 x. Jeżeli coś nie tak, to dajcie znać, razy 2 e do 2x. I do tego wstawiamy, co? W miejsce x jedyneczkę, w miejsce pochodnej dwójeczkę, czyli drugie równanie będzie takie 2 równa się minus 4c1 razy e do potęgi minus czwartej, potem plus 2c2. To jest duże C2, tylko tak mi się pisze. E do drugiej. Potem mam jedyneczkę wstawiam, czyli 1/6 minus 1/36. No, to jest 1/6 minus 1/36
do drugiej. I jeszcze plus 1/12 minus 1/36 razy 2e do drugiej. No i co? Ja myślę, że to sobie możemy darować rozwiązywanie tego układu w tym momencie, no tutaj na tablicy. No jest tego pisania tutaj sporo, tutaj się kończy, żeby nam się tylko nie pomyliło, tak, to jest plus. Trzeba wyznaczyć stałe C1 i C2. No tak, to trochę się będzie liczyło. Czyli takie zadanie do domu kolejne, ale to już tak naprawdę skończcie. I będziemy mieli praca domowa, znaleźć te C1, C2 i znaleźć rozwiązanie szczególne, które spełnia te dwa warunki początkowe. Ojej, straszne, straszne. Czyli w jeden ta funkcja będzie ujemna, a jednocześnie będzie szybko rosła. No dobra, czyli mamy pracę domową. Myślę, że na takie przewidywań poświęcimy jeszcze jedne ćwiczenia w przyszłym tygodniu, bo w tym tempie, no tam dzisiaj nam się dosyć wolno pisało. U mnie nie wiem, czy to tnie internet, czy po prostu tak się dzieje. Także już nie chciałabym, no bo jak zaczniemy teraz przykład, no możemy zacząć, znaczy możemy zacząć, ale no nie zdążymy go skończyć, bo jednak w każdym z tych przykładów troszeczkę się pisze, więc może faktycznie zaczniemy, żeby nie było, bo tak no, powoli rozruch tych zajęć się odbywał. Więc ja tylko tak rozpocznę przykład. Jeśli ktoś będzie mógł, to skończy w domu. Jak nie, chociaż nie wiem dlaczego, by nie mógł. No jak nie dacie rady, to po prostu dokończymy na zajęciach kolejnych i po prostu będziemy jeszcze ćwiczyć. A przykład byłby sobie taki. No właśnie, to miało być kwadrat plus tak, y bis plus y prym. Plus y równa się. No i na przykład x sinus x. No i jak zaczniemy pierwszy etap, no pierwszy etap chociaż zróbmy, to jakie nam wyjdzie równanie charakterystyczne? Napiszcie na czacie. A jaką ma delta? No ja nie będę przepisywać. Tak jest, delta równa się minus 3. No i to oznacza, że oczywiście rozwiązania ma, ale wchodzimy w zespolone. Tak, pierwiastków podwójnych nie mieliśmy, ale tutaj zróbmy sobie zespolone. Czyli ma pierwiastek R1 równe. No bo pierwiastki z delta to są pierwiastek z 3i i minus pierwiastek z 3i. Czyli mamy minus b, czyli minus 1, minus pierwiastek z 3i przez 2. No te rachunki nie będą ładne. I r2 to będzie minus 1 plus pierwiastek z 3i. Przez 2. Oba pierwiastki są oczywiście jednokrotne, natomiast my z jednego z nich tworzymy dwie funkcje. Przypominam, jedna to jest e do część rzeczywista. E do część rzeczywista. No i teraz część rzeczywista to oczywiście nie jest to, co w liczniku, tylko to jest całe to. Czyli minus 1/2. A. Myślę już o tym, co mam dalej napisać. Minus 1/2 x.
żeby sobie móc pomyśleć o tym, razy cosinus części urojona. A część urojona to oczywiście to, co stoi przy i, czyli to, czyli minus pierwiastek z 3 przez 2. X. Oczywiście wstawię nawiasy, żeby to było ładnie. No i tak samo powstaje ta druga funkcja, tylko zamiast kosinusa mamy sinus, czyli y2 równa się e do minus 1 druga x, ja już tu napiszę wszystko na czarno, minus 1 druga x, sinus, no mogliśmy wziąć ten drugi pierwiastek, nie byłoby tego minusa, tak? Ale trudno, tutaj już jest minus, to jest minus pierwiastek z 3 przez 2. X. To są dwie funkcje, które stanowią fundamentalny układ rozwiązań, ale oczywiście korzystając z własności parzystości, tego minusa możemy zgubić, czyli w ogóle go nie pisać, a ten minus możemy napisać przed. I można go wrzucić w stałą, czyli tak naprawdę jakbyśmy wzięli dokładnie to z plusem, to by wyszły nam dokładnie te dwie funkcje, znaczy no minus ta druga funkcja by nam wyszła, ale przy mnożeniu przez tą stałą, no to i tak będzie to samo, czyli yo. To jest proste, to jest C1 razy, no ja pozwolę sobie nie przepisywać, bo to jest dużo tutaj, i razy ta funkcja, plus C2 razy ta druga, ewentualnie jak ktoś widzi, że można się tych plusów, minusów pozbyć, to może to zrobić. I mamy rozwiązanie ogólne równania jednorodnego. I jedyne, co zrobię, to tą pierwszą linijkę z drugiego etapu. Czyli zapamiętujemy, takie coś tam nam wyszło i po prawo jest x sinus x. Czyli ja tylko przewidzę rozwiązanie, nie będę już tego kontynuować. W drugim etapie, bo to jest ważne, jak się przewidzi, to potem dalej już jest sposób postępowania prosty. Ys przewiduje w postaci takiej, tam było x sinus x, czyli piszę sobie ax plus b. O, nagle coś internet przyspieszył. Sinus x. Ale pamiętam, że jak jest sinus, to musi być kosinus. Czyli jeszcze muszę napisać cx plus d. Kosinus x. No i jeszcze zastanawiam się, czy coś więcej. No i tak, alfa była równa. No ponieważ e do potęgi nie występowało, to alfa wynosiła 0, ale był tam sinus czy kosinus 1x, czyli beta była równa 1. Zatem liczba alfa plus i beta była równa i. A i nie jest pierwiastkiem równania charakterystycznego, nie jest. Akurat trafiliśmy, nie jest pierwiastkiem równania charakterystycznego, bo te pierwiastki owszem były zespolone, ale to były tam minus 1 druga, minus pierwiastek z 3 przez 2 i albo minus 1 druga plus pierwiastek z 3 przez 2 i. Zatem ta postać jest ok, nie mnoży to przez nic. Gdyby to był pierwiastek, to musiałabym jeszcze to wszystko pomnożyć przez x. No i w tym momencie Was zostawiam, bo to, co trzeba zrobić, to trzeba obliczyć pochodną, tylko powiem, ciach, 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 trzeba obliczyć drugą pochodną. To jest S. I to się równa ileś tam. To jest po prostu trochę pisania. Trzeba porównać to, co stoi przy sinusie, przy kosinusie, a potem oczywiście współczynniki wielomianów, wyznaczyć stałe A i B i dalej jest proste. Także tutaj spróbujecie się zastanowić. Taka praca domowa, powiedzmy, dokończyć to. Jak dacie radę, a ja już się nie będę przedłużać, jutro się i tak widzimy, będziemy mieli wykład. Także jeszcze sobie porozmawiamy przed przerwą. No i co? I na tyle, bo póki coś tam nie zgadzało z liczbą godzin, więc o nic was nie będę prosić, nie musimy nadganiać, jest wszystko ok. Jutro moglibyśmy to przełożyć na ten. Ale ja się boję, że może coś już zaplanowaliście, tak? Bo mam salę przed 12 do 11, więc już nie chcę zmieniać tych godzin, tak jak było ustalone o 8.30. Jeszcze myślę.
Jeszcze myślę, bo chciałabym z jednej strony zacząć całkiem, a z drugiej strony ja uważam, że na te równania to jeszcze chyba jedne zajęcia na ćwiczeniach poświęcimy. No i albo to będą jeszcze, albo poćwiczymy sobie układanie równań, tworzenie równań do modeli, no takie modelowanie po prostu tak naprawdę. Do jakichś takich zagadnień, o których mówiłam tydzień temu na wykładzie, czyli tutaj spróbujemy stworzyć równania różniczkowe, opisujące pewne zagadnienia, zamodelujemy te zagadnienia matematycznie, no i popracujecie, żeby je rozwiązać. Czyli to jest jedna opcja. Druga opcja, możemy zrobić transformację Laplace'a, ale to też przewidywałam na jakiś ostatni wykład w semestrze. No i trzecia opcja wreszcie, to zacznę całki podwójne, ale też całki mogę zacząć w poniedziałek, bo to i tak przed ćwiczeniami będzie jeszcze. Więc jeszcze sama sobie ze sobą dyskutuję na ten temat, tak? Także na 100% nie powiem Wam, co będzie jutro, będzie niespodzianka, ale coś z tych trzech rzeczy. No to może całki w poniedziałek, no zobaczę. Całki podwójne, no ważna rzecz, bardzo przydatna. Do kapelusza humanoida się nam przydadzą. Pamiętajcie, niektórzy tam zaprojektowali, więc trzeba będzie coś z tym dalej zrobić. No dobrze. To dziękuję Wam za dzisiaj w takim razie. Mam nadzieję, że no wiem, to jest w miarę szybko, ale nie aż tak szybko. Czyli daliście radę. A dalej to trzeba ćwiczyć, jak ze wszystkim. Jak ze wszystkim. Nie da się po prostu zrobić coś raz albo popatrzeć na coś i powiedzieć, czy się umie. Powiedzieć to można, ale nie da się umieć. Także dziękuję bardzo. Jutro 8:30, tak jak Pan Dominik przypomniał. Ja tablicę tym razem zachowuję. Wrzucę to kursu w swoim czasie. Prezentacji nie było, ale było jeszcze. Dziękuję, do usłyszenia. Spróbujcie coś poćwiczyć. Ja wiem, że te wolne dni to wolne, ale trochę możecie spróbować. To tam Pani Gorzy.